Cześć, witam wszystkich. Tutaj Mariusz Grabowski ze strony niebozaoknem.pl i fanpage'a Motorzy Nocnego Nieba na Facebooku. Widzę, że czekacie i widzę, że słyszycie muzykę. Mam nadzieję, że słyszycie teraz mnie. Ja po prostu wcześniej nic nie mówiłem, kamerka już była włączona. Ustawiałem wszystko jak trzeba. W ogóle przepraszam Was za opóźnienie, mieliśmy startować o 20. Zaćmienie się już zaczęło teraz, z tym, że jeszcze Wam go nie pokażę ze względu na właśnie stan przygotowania, jaki tutaj mam. Więc kilka słów, o co chodzi dzisiaj z tym streamem. Nadajemy prosto z Kopca Krakusa, gdzie właśnie zaraz będę rozstawiał sprzęt do obserwacji całkowitego zaćmienia Księżyca i do obserwacji wielkiej opozycji Marsa, czyli największego zbliżenia się Marsa do Ziemi od co najmniej 15 lat. Więc jak to wygląda w tym momencie? Księżyc prawdopodobnie jakoś teraz u mnie wschodzi. Ja tego nie zobaczę, ponieważ są chmury. Miałem Wam pokazać obraz, jaki będę widział też z własnego punktu widzenia, natomiast nie wszystko niestety wziąłem ze sobą na kopiec. No i nie wziąłem kabelka do kamerki, więc niestety tego nie będę mógł pokazać, ale jak już rozstawię teleskop i lustrzankę, to będę mógł ją podpiąć do komputera i pokażę Wam właśnie taki no, szeroki kadr po prostu z zaćmionym Księżycem. To zaćmienie właśnie, które będziemy oglądać dzisiaj, to jest najdłuższe zaćmienie Księżyca, całkowite zaćmienie Księżyca, jakie obejrzymy w całym XXI wieku. Jeśli ktoś będzie cały wiek żył, to dłuższego nie zobaczy. A dzisiaj ci, co będą to oglądać, to na pewno zobaczą najdłuższe zaćmienie w tym stuleciu. I to jest właśnie rzecz, którą warto zobaczyć. Druga rzecz, dlaczego warto to zobaczyć, to jest całkowite zaćmienie Księżyca, więc każde, nawet krótsze, jest fajne. Dlatego, że zaćmiony Księżyc wygląda na niebie zupełnie inaczej niż normalny Księżyc w pełni. I on jest przede wszystkim bardzo czerwony, dlatego że dociera do niego tylko światło rozproszone w atmosferze ziemskiej. Zaćmiony Księżyc to jest po prostu Księżyc w pełni, który schował się, jakby wszedł w cień naszej planety. A układ w przestrzeni jest taki, że Słońce, później Ziemia, a później Księżyc układają się w jednej linii i nie dzieje się to zawsze. W pełni dlatego, że Księżyc jest nachylony troszeczkę ze swoją orbitą do orbity Ziemi wokół Słońca, więc czasami jeśli się to tak fajnie złoży, że to będzie w jednej linii, no to Księżyc właśnie wchodzi w ten cień. A Słońce, świecąc na Ziemię, powoduje, że ta Ziemia właśnie rzuca cień do tyłu i on jest taki stożkowaty, im dalej, tym on się zmniejsza, więc Księżyc po prostu potrafi wejść na przykład gdzieś w środek tego cienia albo bardziej z brzegu. Sam Księżyc też krąży raz bliżej, raz dalej od Ziemi ze względu na to, że ma orbitę eliptyczną, więc w tym dniu dzisiaj mamy taką super sytuację, że Księżyc jest najbardziej oddalony od Ziemi, więc on jest relatywnie mały i na dodatek przejdzie przez środek tego cienia, więc będzie w nim po prostu przebywał z tego względu najdłużej jak się da, a że będzie mniejszy, no to po prostu jego rozmiary powodują też, że będzie dłużej w tym cieniu. Tak naprawdę to będzie ponad półtorej godziny chyba fazy całkowitej. Więc teraz się zaczęła faza częściowa i ona trwa, Księżyc właśnie wschodzi. Miałem Wam pokazać właśnie, jak on wschodzi, tylko no przede wszystkim trochę tutaj mam drzew zasłaniających horyzont, a po drugie jest jeszcze sprawa chmur, bo na horyzoncie jeszcze jest trochę chmur, troszeczkę wyżej już jest czysto, więc mam nadzieję, że no nie wiem, tak do pół godziny będziemy mogli pokazać obraz Księżyca. No i później w miarę jak będzie wieczór postępował i pojawi się Mars i będą dobre warunki, to z teleskopu pokażę Wam, jak wygląda Mars właśnie w teleskopie. Może nagramy sobie troszeczkę klatek samej planety i obrobimy je na szybko, żeby pokazać właśnie jakieś szczegóły, jeśli będzie je widać. Więc to później. Natomiast teraz czekamy na Księżyc. I jeszcze parę słów, jak wygląda mój stopień przygotowania, bo trochę na wariackich papierach tutaj ze względu na rzeczy przyjechałem, więc jestem jeszcze w proszku, muszę rozłożyć teleskop, aparat, wszystkie statywy i tak dalej, więc zostawię po prostu tutaj Was na, nie wiem, jakieś 10-15 minut, co i tak na razie chyba nie przeszkadza, dlatego że Księżyca właśnie jeszcze nie widać ode mnie. Natomiast jak się pojawi, to już powinien być gotowy i włączymy sobie obraz właśnie z południowo-wschodniej części nieba, z Kopca Krakusa i z częściowej fazy zaćmienia.
Jeszcze zobaczę, co piszecie na czacie. Trwało, jestem na kopcu Krakusa w Krakowie. I pozdrawiam kanał Rig Autobus YouTube. Julia OX, oczywiście jak się księżyc pojawi, to włączymy obraz i będzie go widać. To jest też główny temat tego streama. No i tutaj ktoś pytał o to, gdzie go szukać. Na południowym wschodzie, jeśli jesteście w Polsce, jeśli właśnie oglądacie z Polskiem, to na południowym wschodzie pojawia się księżyc i on będzie później wędrował w stronę południa, coraz wyżej nad horyzontem. A, jeszcze jedna sprawa organizacyjna, zanim zacznę rozkładać sprzęt. Tutaj jest troszeczkę ludzi na kopcu i prawdopodobnie jak rozłożę teleskop, to będzie na pewno sporo osób chciało sobie zobaczyć, jak wygląda właśnie zaćmienie przez teleskop. Co prawda, jeśli macie nawet teleskop, to myślę, że nie warto patrzeć przez niego na sam zaćmiony księżyc, tylko później na Marsa, dlatego że księżyc pewnie nie pokazuje zbyt wielu szczegółów. Lornetką można zobaczyć sobie zaćmienie, natomiast najlepiej jest chyba obserwować gołym okiem i robić zdjęcia, bo no mówię, no żadnym przyrządem optycznym nie zobaczycie więcej szczegółów na księżycu podczas zaćmienia jak gołym okiem. To jest po prostu spłaszczony obraz, mało kontrastowy, więc chyba najlepszy efekt jest przez jakiś zupełnie mały sprzęt typu lornetka albo obserwacja gołym okiem i robienie zdjęć. Okej, to tak jak mówiłem, ja tutaj muszę się na chwileczkę rozłączyć z obrazem i z dźwiękiem. Muszę rozłożyć sprzęt i myślę, że tak do 20 minut powinno mieć wszystko gotowe i możliwe, że już będziemy widzieć księżyc podczas zaćmienia.
Okej, słuchajcie, nie wiem, czy mnie słychać dobrze, ale chyba tak. Pojawił się księżyc za drzewa. Ja właśnie musiałem przestawić cały teleskop i cały sprzęt troszeczkę z miejsca, którym byliśmy, jakieś 20 metrów dalej. Ale za chwilę odpalę aparat i pokażę wam właśnie, jak to wygląda. Wygląda to super, bo już półksiężyca nie ma. I zachęcam, żebyście sobie sami wyszli zobaczyć, jeśli macie pogodę. Bo nikt wam nie zastąpi prawdziwego widoku na własne oczy. Nawet jeśli ja wam pokażę najlepszy obraz, jaki mogę. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda, jeśli macie tylko pogodę na południowym wschodzie. Już półksiężyca nie ma i wygląda to naprawdę świetnie. A tutaj jest już mnóstwo ludzi na kopcu Krakusa. Jeśli macie okazję sobie gdzieś wyjść w jakieś miejsce takie popularne, to na pewno będzie dużo, dużo ludzi. A ja potrzebuję jeszcze jakieś 3-4 minutki i pokażę wam ten obraz tutaj na streamie.
Okej, okay, słuchajcie, jestem z powrotem. Udało się w końcu odpalić obraz. Trochę musiałem powalczyć z tym, ale na szczęście już jest okej. Strasznie dużo ludzi tutaj przyszło. I nie jestem w stanie czytać wiadomości na czacie. Natomiast teraz przynajmniej mamy obraz. Ja może w sumie zmienię obiektyw na troszeczkę dłuższy i będzie można większy zoom zrobić. Spróbuję się też pozbyć tego prostokąta. O, teraz już będzie lepiej. Już nie będzie nam przeszkadzał. No więc to jest taki przekrojowy widoczek. Jak widzicie, o 21:30 będzie w ogóle faza całkowita się zacznie. To znaczy, że księżyc cały będzie już skąpany w cieniu Ziemi. I teraz jest jeszcze faza częściowa. To znaczy, że widzicie tą taką prawą stronę jasną sierp księżyca, która jest oświetlona jeszcze światłem słonecznym, natomiast ta czerwona strona to jest już strona, która jest całkiem skąpana w cieniu Ziemi. I to znaczy, że tam jest całkowite zaćmienie Słońca. Ja muszę sobie jeszcze tutaj ustawić tryb. Jeden. Postaram się zrobić zdjęcie, jeszcze póki to tak fajnie widać jest. Ja tutaj będę musiał trochę powalczyć z różnymi ustawieniami na bieżąco, żeby jeszcze troszeczkę zdjęć zrobić. Mam nadzieję, że to mi się uda. Dobra. Okej. Dobra. Nie wyrobię zdjęcia. Muszę sobie zobaczyć, czy mi te zdjęcia się zapisują na karcie. Także momencik. Dobra, wszystko się fajnie zapisuje, także mogę sobie strzelać fotki. Już włączam obraz z powrotem. Mogę się. Nie potrzebuję potrzeby. No i co? No ja nie chcę tego obrazu, tylko chcę obraz księżyca. To. No to zaraz momencik, to muszę się pobawić tym i od razu, dobra, jest mamy. Słuchajcie, to ja tak, zmieniamy obiektyw, zrobimy sobie troszeczkę lepszy obiektyw, będziemy widzieć księżyc, bo w sumie nie potrzebujemy może widzieć jakoś bardzo tutaj otoczenia. O, teraz jest trochę jaśniej. Nie potrzebujemy może widzieć tutaj otoczenia za bardzo, ja zmienię to na dłuższy zoom i sobie zobaczymy z bliska, jak wygląda księżyc przyćmiony.
Okej, zaraz sobie zobaczymy, jak to widać jest. Dobra. Dobra, już powinniście teraz mieć obraz. Zaraz sobie teraz go zoomujemy. Ok, teraz jest największy zoom, to jest 250 mm. Czyli tak jest dość fajnie. Zostawmy sobie te drzewka i wyostrzę sobie obraz. Dobra, no i to, myślę, że to jest fajny widok. Fajny widok zaćmionego księżyca. Widzicie właśnie, jak on się zaczyna robić czerwony od strony zaćmionej. Właśnie tak jak mówiłem, księżyc, ta lewa część, ta ciemna, on wchodzi w cień ziemi. Stamtąd jest widać całkowite zaćmienie słońca. Natomiast nie jest to tak, że na tej stronie zaćmionej jest zupełnie ciemno, dlatego że słońce świecąc na ziemię, świeci też na jej atmosferę. Jeśli spod zerowego kąta świeci w atmosferę ziemi, to przez nią przelatuje i leci sobie dalej. Natomiast ta atmosfera jest po prostu ziemska taka, że promieniowanie krótsze, czyli te bardziej niebieskie kolory, zatrzymuje, natomiast przepuszcza czerwone światło. I dlatego właśnie mamy czerwone na przykład zachody słońca. Niebo jest pomarańczowe albo czerwone na horyzoncie. Przy zachodach słońca albo przy wschodach. Więc właśnie to czerwone światło do nas dociera z takiego niskiego kąta i tutaj jest taki sam efekt. Po prostu słońce świeci sobie na ziemską atmosferę cieniutką nad jej powierzchnią, na krawędzi naszej tarczy naszej planety, no i to światło przechodzi właśnie tylko ta czerwona część, ta najdłuższa, widma widzialnego, dociera do księżyca, odbija się od jego powierzchni, jest jej na tyle dużo, że jeszcze wraca z powrotem odbita na ziemię i my to widzimy właśnie jako ten czerwony księżyc. Także zostało jeszcze chyba 8 minut albo coś w tym stylu do całkowitej fazy i ta jasna plamka z prawej strony za chwilę całkowicie zniknie i będziemy widzieć ten tak zwany krwawy księżyc. Ja sobie jeszcze zrobię zooma, żeby zobaczyć, czy mam ostrość dobrą. I jak sobie to wyostrzymy. Zobaczcie, tu mam ostre. Jeszcze jakieś zdjęcia tutaj porobię. No dobra, myślę, że teraz jest ostro. O, teraz właśnie fajnie widać, jak jest taki zupełnie taki rdzawy kolor ma. Zróbmy sobie fotkę. Zobaczcie, czy nie da się tutaj tych szumów. No, on za bardzo szumi, a wcale nie musi. No jednak musi. Niestety taki sprzęt jest. Dobra, muszę zajrzeć na czata, bo mam okno schowane.
Powiem wam, że wygląda to genialnie. Mam nadzieję, że to oglądacie na żywo z własnego okna albo gdzieś sobie jesteście, oglądacie stream na telefonie, ale to widzicie. To jest rewelacyjny widok. Ja jeszcze sobie spróbuję wyostrzyć obraz, jeszcze jakąś fotę z siebie. Super, naprawdę genialny widok. Przepraszam, że niestety czata, ale jest naprawdę tylu oglądających, że nie jestem w stanie po prostu wszystkiego ogarnąć. Chyba będę musiał sobie współpracę z kimś, żeby mieć moderację. Jedyne co jestem teraz w stanie robić, to zdjęcia, patrzeć, czy widzicie obraz. Jeszcze sobie pooglądać coś. Gołym okiem, no i tak to było. No słuchajcie, 21:29 i księżyca już prawie nic nie zostało. No, przynajmniej jeśli chodzi o tę część, na której świeci słońce. Także wiecie co, ja sobie może tutaj zoom włączę maksymalny. Wstawmy to na środek i zróbmy sobie jeszcze cyfrowy zoom. I zobaczycie właśnie te ostatnie promienie światła, które padają na księżyc. Po prawej stronie. Może zdążę to zrobić, bo strasznie szybko go ubywa. Już tam ludzie na kopcu Krakusa, bo jestem na takim wzgórzu przy kopcu. Natomiast na samym kopcu ludzie biją brawo, bo właśnie wybiła 21:30. I to oznacza, że właśnie teraz powinniśmy mieć fazę całkowitą. Może to słyszycie? Super atmosfera, to jest po prostu setki ludzi. Zobaczmy. Okienko. No to jest zoom właśnie. Zobaczcie te strzałeczki po bokach i tak dalej. Nie jestem w stanie tego w tym momencie na szybko usunąć, żeby się bawić oknem i tak dalej. Okej, okay, myślę, że to jest w sumie najlepszy obraz, jaki teraz będziemy mieli. Po prawej stronie jeszcze nie widać kursora mojego, ale w prawym górnym kawałku księżyca jest jeszcze tak trochę biało. I tam jest jeszcze no, chyba końcówka po prostu promieni słonecznych, które bezpośrednio docierają do księżyca. Cała reszta to już jest zaćmiony księżyc i no ta czerwień jest po prostu porażająca. Tak patrząc gołym okiem na to, to jest no, genialny widok teraz. Księżyc sobie jeszcze wisi dość nisko nad horyzontem i już jest cały
praktycznie cały zaćmiony. No i właśnie się zaczęło najdłuższe zaćmienie księżyca, jakie kiedykolwiek zobaczymy w swoim życiu. Myślę, że to jest warto zobaczyć. Jeśli macie pogodę, to jest to warto zobaczyć. Podwijmy sobie może troszeczkę jasność obrazu. Teraz jest bardzo zoomowany, więc on mi bardzo szybko ucieka i ja ciągle muszę korygować właśnie jego położenie. Dobra, może sobie zrezygnujmy z zooma. Wróćmy do tego widoku ogólnego. O, zobaczcie, to po prostu jest genialny widok. Właśnie ta czerwień, teraz właśnie to, co ja ustawiłem, udało mi się to zrobić, trochę przypadkiem. Właśnie ta czerwień to oddaje dokładnie to, co my widzimy gołym okiem. Mam nadzieję, że to widzicie tak samo. Po prostu obraz jest, no, niesamowity. Spróbuję ustawić ostrość. Na tym zoomie. Czy to jest maksymalny zoom, czy nie? Wy stajecie ostrość na tym zoomie, jeszcze strzelę jakoś tą fotkę. Dobra, myślę, że jest ostro teraz, także zróbmy sobie fotę. Może nam nie trzeba 4 sekundy, bo próbuję zrobić to w dłuższym czasie. Zobaczmy. O, jeszcze może krócej. Tutaj mi chyba ludzie wyszli na zdjęcie bardziej niż kiedy. Jeszcze jest przez jedną. No i okej, myślę, że coś z tego będzie. Okej, słuchajcie, ustawiam na środek i zostawiam was z tym obrazem. Już tutaj nie będziemy nic na razie zmieniać. Księżyc jest teraz jeszcze z prawej strony trochę jaśniejszy. On jeszcze z czasem będzie wchodził głębiej w cień Ziemi, więc za jakieś 45 minut już będzie totalnie ciemny. Widzicie z lewej strony, że on już jest tak ciemny, że już go nie widzimy praktycznie tutaj na tym, na podglądzie. Ja sobie podbiję troszeczkę może czas, żeby go tutaj podjaśnić. No i niech tak to zostanie. Myślę, że za jakieś... Jest teraz 21:35. Umówmy się, że o 22:00 przełączę obraz na obraz teleskopu i zobaczę to sobie, jak wygląda księżyc w obrazie teleskopu. A to też będzie bardzo fajny widok. Będziemy mieli po pierwsze będziemy mieli w ogóle dużo lepszy obraz, jeśli chodzi o jakość. Będzie dużo bliższy. No i ta czerwona barwa będzie, myślę, jeszcze lepiej, jeszcze fajnie widoczna. Także na razie zostawiam was z tym obrazem. Ja tutaj troszeczkę próbuję połapać atmosferę, jest dużo ludzi, trochę znajomych, więc ja na razie się wyłączam i myślę, że koło 22:00 tutaj zrobimy sobie kolejne wejście i już będziemy mieli obraz teleskopu.
Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem, jest 10, tak jak obiecałem, tylko właśnie jeszcze nie podłączyłem sobie aparatu do teleskopu. Dużo ludzi ogląda przez teleskop i na razie nie chcę tego robić. Ale myślę, że no parę minut i będziemy coś próbować robić. Miałem też problemy techniczne. Zamulił mi się strasznie komputer i musiałem zrobić restart. Ale widzę, że coś tam jest na streamie, może nie idzie to jakoś super płynnie. Ale powinniście widzieć jeszcze ledwo księżyc, który już jest, jeszcze myślę, z 15 minut już będzie w środku cienia Ziemi. I to już będzie taki najciemniejszy moment, że już tak patrzę gołym okiem teraz, to już jest naprawdę go ciężko zobaczyć na niebie. On już jest prawie całkiem skąpany właśnie w tym najciemniejszym cieniu. Także ja chyba teraz spróbuję przepiąć aparat na teleskop i pokazać obraz teleskopu. On będzie jaśniejszy na pewno, bo już tutaj już jest ledwo cokolwiek widać. Także wrócę za kilka minut. Okej, mamy obraz teleskopu. Muszę się pozbyć tego prostokąta, ale niestety nie mogę go wyłączyć, więc go po prostu sobie z nim zjadę gdzieś tam na bok i będę musiał ustawić obraz na środek i może mi się uda zrobić z niego coś jasnego. A jak nie, no to zrobimy jakąś fotkę i pokażę wam, jak to wygląda na fotce.
Okej, okay, teraz to jest chyba najjaśniejszy obraz, jaki mi się udało wygenerować. Prawie nie widać tego księżyca, on już jest tak ciemny, że ja go nawet tutaj na niebie nie widzę za bardzo. Ale pokażę wam, jakie zdjęcia wychodzą z teleskopu, bo właśnie zrobiłem kilka fotek. Właśnie z teleskopu, także zaraz tam muszę podejść i włączyć po prostu włączyć podgląd zdjęć. A jeszcze jedną rzecz, jak widzicie księżyc i macie czyste niebo, to pod księżycem, no tak dość sporo pod księżycem, mniej więcej połowę drogi między księżycem a horyzontem świeci bardzo jasny Mars. I tu ten widok to jest chyba, no ten widok dzisiaj wygrywa, bo Mars jest dzisiaj dokładnie naprzeciwko, po drugiej stronie Ziemi niż Słońce, jest w tak zwanej opozycji. On świeci tak jasno, że no nie, po prostu nie jesteście w stanie go pomylić z czymkolwiek innym. Jak widzicie księżyc zaćmiony na południu, czy tam na południowym wschodzie jeszcze lekko, to pod księżycem świeci właśnie Mars. Później właśnie pokażę wam Marsa z teleskopu, tylko będę musiał podłączyć jeszcze jedną soczewkę, która powiększy obraz dwukrotnie i to będzie taki jakby maksymalny zoom, jaki będę w stanie zrobić. Teraz go nie robię, dlatego że księżyc mi się nie zmieścił w polu widzenia, no to słabo by było, jakby na księżyc po prostu był większy niż obraz. Więc teraz jest taki ustawiony pod księżyc, a później właśnie przełączę się na ten maksymalne powiększenie, jakie mi daje mi teleskop i pokażę wam Marsa. Tylko właśnie najpierw może pokażę wam to zdjęcie, które zrobiłem kilka minut temu, księżyca z teleskopu. Dobra, no właśnie to jest to zdjęcie, znaczy to nie jest to najlepsze, bo mi nie wyszło w środku, to zrobię to drugie. Ja to trochę tak na czuję przełączam, bo całe po prostu ustawienie aparatu nie mogę podejrzeć na ekranie, tylko wszystko idzie na laptopa, więc widzę to w podglądzie streamu, ale teraz chyba jest ok. No właśnie, więc tak wygląda. Tak wygląda dzisiaj księżyc w trakcie całkowitego zaćmienia. I ten obraz, już widzicie, jest taki naprawdę ostry. Z obiektywu na aparacie on był taki. Momencik, ok? Proszę bardzo, jasne. Aha, nie zobaczycie, wiecie? Bo ja mam podpięty aparat teraz pod ten. Tu mam obraz właśnie z teleskopu. Jasno, to jest na tym. Właśnie tak wygląda księżyc z teleskopu i teraz właśnie troszeczkę mam zajęty teleskop i nie mogę tutaj ludziom, którzy są na kopcu, pokazać tego na żywo. Bo to nadajemy teraz na żywo na YouTube'a. Więc dlatego mam też teleskop po prostu częściowo zajęty przez streama, częściowo właśnie podłączam sobie okularki, można go okiem zobaczyć. Okej, okay, więc tak wygląda księżyc, ale powiem wam, że na żywo ten obraz jest dość ciemny, więc może za parę minut przełączymy się na Marsa, ja tutaj wyłączę na chwilę obraz księżyca i zobaczymy sobie tutaj w kilka osób właśnie, jak to wygląda na żywo. Słuchajcie, bardzo was przepraszam za te długie przerwy. W tym momencie zrobiliśmy sobie przerwę na streamie, natomiast jest bardzo dużo ludzi tutaj, którzy chcą oglądać przez teleskop.
Marsa, Saturna, Księżyc, więc na razie niestety mam zajęty sprzęt. Poczekajmy jeszcze, jeśli będziecie tutaj online, jeszcze tak do 23 i spróbujemy sobie Marsa ustawić. Okej, słuchajcie, myślę, że będziemy powoli kończyć streama, dlatego że tutaj mam problem, żeby po prostu włączyć obraz na streama. No jest sporo osób i ja też nie jestem w stanie po prostu wam pokazać szczegółów na przykład powierzchni Marsa, dlatego że on jest dość nisko i no i też no nie widać szczegółów ze względu na tą burzę piaskową. Także myślę, że będziemy kończyć stream. Ja przepraszam was, że przez długi czas nie było nic widać. A jeśli macie możliwość, zobaczcie sobie, jak u was to widać. Teraz na południu świeci Mars pod Księżycem, jest to po prostu genialny widok. Natomiast jutro myślę, że jakaś aktualizacja się pojawi i opis i zdjęcia. Natomiast no, nie jestem teraz w stanie na żywo nadawać po prostu obrazu, tak żebyście no, mogli się chociaż nacieszyć właśnie tym obrazem na transmisji. I żeby on był fajny. Także dziękuję wam za oglądanie, szczególnie w pierwszej części, gdzie były obrazy. Film się pojawi na YouTubie i na Facebooku, na Amatorach Nocnego Nieba. Ja go odpowiednio utnę, żeby też nie było po prostu w większości filmu z niczym, także zostawiłem tylko te fragmenty, gdzie było widać fajnie właśnie zaćmiony Księżyc i Marsa, bo Marsa nie było widać. Natomiast